Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie najtańsze słuchawki z nowej serii Siberia od SteelSeries. Mowa tutaj o headsetcie Siberia Rogue Prism. Headset w miarę tani, bo kosztujący oficjalnie jakieś 200 paręnaście złotych, tak więc niewiele jak na SteelSeriesa. Co ciekawe, podłączany przez USB, więc posiadający własną kartę dźwiękową, własny układ dźwiękowy. Dzięki temu na każdym komputerze te słuchawki będą grały nam tak samo, niezależnie czy mamy jakąś dobrą kartę dźwiękową w komputerze, czy system zintegrowany z płytą główną. Nie ma to znaczenia, ponieważ te słuchawki same przetwarzają dźwięk. Przy okazji są także podświetlane. Jak widzicie, mamy tutaj taką ikonkę oraz podłączenie USB, kompatybilność z Windowsem, komputerami Mac oraz PlayStation 4. Tak więc można już powiedzieć, że słuchawki wieloplatformowe. Producent chwali się także, że są lekkie. Zważymy je sobie oczywiście do recenzji. Po bokach mamy informację jeszcze o zintegrowanym mikrofonie. Z drugiej strony nie ma nic. I z tyłu mam jeszcze taką małą wizualizację. SteelSeries Engine 3 konfiguruje te słuchawki. Możemy tam sobie wyregulować podświetlenie oraz pobawić się equalizerem. Oczywiście na pudełku mamy zachwalenia marketingowe producenta, że to wszystko wykonane jest naprawdę fajnie, przetworniki naprawdę dobrze grają, ale oczywiście Was bardziej interesuje stan faktyczny, czyli jak te słuchawki sprawdzą się w testach. No ale póki co wyjmijmy je jeszcze z kartonika i zobaczmy, jak są skonstruowane i jaka jest jakość wykonania. Opuszczają już powoli kartonik, jeszcze musimy zdjąć zabezpieczenia. Przede wszystkim, co mi się podoba, biały kolor. Naprawdę fajnie wyglądają. I moi drodzy, poza samymi słuchawkami w komplecie niewiele więcej. Jest taka bardzo minimalistyczna instrukcja. Przy okazji dowiadujemy się, że można przycisnąć i wyłączyć mikrofon. Tak więc ok, przydatna opcja. No i konfiguracja na komputerze. A teraz same słuchawki. Kabel, jak widzicie, jest bez oplotu. Mamy zwyczajny wtyk USB z logo SteelSeriesa. Wtyk wychodzi z lewej słuchawki. Kabel jest na stałe. Widzimy przy okazji też ten mikrofonik. I z tego co widzę, to jego się nawet nie wyjmuje, po prostu mamy go tutaj na stałe. No i faktycznie coś klika, czyli mamy ten wyłącznik mikrofonu. Tu pewnie będzie podświetlany obszar. Z drugiej strony nie mamy nic więcej. Natomiast jeśli chodzi o plastik, no to jest on powiedzmy takiej przeciętnej jakości, nie jest ani jakiś super, ani też nie można powiedzieć, że jest tandetny. Przy okazji nauszniki troszeczkę nam się ruszają. A zobaczmy jeszcze pałąk. Mamy logo SteelSeriesa. Fajną, mięciutką poduchę, dość dużą. Prowadnice oczywiście plastikowe. Już są to słuchawki z niższej półki cenowej. No, prowadnice ani dobre, ani złe. Są, powiedziałbym, poprawne. Nic więcej. W miarę dobrze się trzymają, są w miarę elastyczne. Sam pałąk też troszeczkę można powyginać, więc jest ok. Jakąś tam wytrzymałość mają. No i moi drodzy, ważna rzecz, czyli nauszniki. Powiem Wam, że przyjemne jest to wykończenie. Gąbeczka jest też miękka i jest jej dość sporo, dzięki czemu powinny być wygodne. Na przestrzenie powinny zakryć całe uszy, ale zobaczymy. Tu mamy jeszcze dodatkową gąbkę, czyli dodatkowe wygłuszenie. No cóż, będzie trzeba sprawdzić to w akcji, jak one właściwie zagrają, jak zachowa się mikrofon, jak będzie z wygodą noszenia. Przetestuję je oczywiście w grach oraz do słuchania muzyki, a wrażeniami podzielę się z Wami w recenzji. To będzie za jakiś czas, a póki co zapraszam do śledzenia kanału i do wchodzenia na mojego Facebooka, gdzie praktycznie codziennie jest coś nowego. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!